W piątek 12 kwietnia w Pałacu w Kiełczynie odbyło się oficjalne otwarcie wystawy obrazów Mariana Wutkiewicza. Nowy pałac, nowe spojrzenie na sztukę. A ona się tu akurat ładnie mieści w tych pomieszczeniach. A poza tym to jest to moje wspomnienie z dawnych lat, jak w latach 70. jeszcze grałem. Są obrazy namalowane w tamtych czasie. Zostało nas tylko troje, już z całego zespołu, a było nas ponad 12 osób. Taka chwila nostalgii. O. Staramy się zapraszać różne grupy wiekowe, różne osoby, różnych artystów z różnymi pracami, z różnymi umiejętnościami, żeby ta oferta, jaką pałac może zaproponować mieszkańcom, nie tylko gminy, no była jak najciekawsza. Zawsze chciałem, żeby zobaczyli, bo, że ja nie tylko jestem muzykiem, ale że maluję. Bo moi koledzy nigdy nie wierzyli w to, że można tak robić. Dwie rzeczy różne, jednakowo. Wiem, że chciałby pan wystawić krasnale na Wielkiej Sowie. Takie były plany, że na otwarcie Wielkiej Sowie będą krasnale na Wielkiej Sowie. Byłoby fajnie, no bo byłaby pamiątka jakaś taka. Bo jednak ta Sowa już jest 100 lat, jeszcze będzie na pewno 100 lat. Jeszcze mogli ludzie oglądać krasnoludki. Jest prac dzisiaj bardzo dużo i faktycznie upiększyły nam i zakolorowały mocno pałac w Kiełczynie. Miejmy nadzieję, że ta wiosna za oknem i te piękne kolory na obrazach to pasuje idealnie. Wystawa będzie przez najbliższy miesiąc otwarta w Pałacu w Kiełczynie. W takim wydaniu, jak jest w tej chwili, czyli w bardzo dużo obrazów. Troszkę w mniejszym przez następny miesiąc, dlatego że no, pan Marian jest osobą zajętą, więc obrazy idą dalej. Nie wyobrażam sobie inaczej. Jak nie siadać, nie malować, coś robić. Teraz mam pomysł na krasnoludki bielawskie, bo właściwie legenda główna z naszych terenów mówi o krasnoludkach na Holimbergu. Ja bardzo chętnie to robię. Zdradzę tajemnicę, że w tej chwili maluję legendy w ogóle naszego powiatu. Już mam namalowanych 10 obrazów legendy Dzierżoniowa, a teraz będę malował legendy Bielawy, później Pieszyc, Ostroszowic, Owieszna, z naszego powiatu. A może nam pan powiedzieć mniej więcej, kiedy będzie można je obejrzeć? No myślę, że w tym roku. Myślę, że w tym roku i to przy jakiejś większej okazji, nie wiem, na jesień. Czekamy na kolejne dzieła pana Mariana i przypominamy, że pełną wystawę w Kiełczynie można podziwiać przez kolejny miesiąc.